Historia Bartymeusza spod Jerycha to nie tylko opis cudu uzdrowienia, co bardziej zaproszenie dla słuchających tego słowa na wkroczenie na drogę ucznia. Warto zwrócić uwagę na mało znaczący, zdawałoby się, szczegół z tej Ewangelii, na płaszcz Bartymeusza. Kiedy mu powiedzieli: bądź dobrej myśli, wstań, Jezus woła cię, on zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i poszedł w stronę Jezusa. Ten płaszcz to symbol jego siedzenia przy drodze i żebrania o pieniądze. Okrywał się nim, siadał na nim. Ten płaszcz to przestrzeń, na której Bartymeusz żył do tej pory. To miejsce w życiu, które zostało mu przez innych przydzielone, z którym już się oswoił i pogodził. Ludzie mu mówili: jesteś ślepy, nie przeszkadzaj innym, siedź spokojnie przy drodze, zarabiaj na siebie, prosząc o jałmużnę. Ciesz się, że masz ten płaszcz, że nie jest ci zimno, ale niczego więcej od życia nie oczekuj. A tutaj nagle Jezus woła go do siebie. Bartymeusz zrzuca płaszcz i wychodzi na środek drogi. I dokonuje się cud. Nie tylko cud uzdrowienia, ale cud wyrwania z rutyny przyzwyczajeń. Cud zrobienia kroku w stronę Jezusa. Wyjścia z cienia i podejścia w kierunku światła. To był moment łaski, zapoczątkowany przez odrzucenie tego płaszcza. Odtąd Bartymeusz szedł za Jezusem drogą, zapisał ewangelista. Papież Franciszek mówił do zebranych w Krakowie na Światowych Dniach Młodzieży o zejściu z kanapy. To jest to samo, co odrzucenie płaszcza. Kanapa rozleniwia, a płaszcz ogranicza ruchy. To zaproszenie do ruszenia za Jezusem, do głoszenia Ewangelii. Zaproszenie również dla tych, którzy są jakoś niewidomi, którym wydaje się, że brakuje im odwagi, wiedzy, przebojowości, którzy są nieprzygotowani, nieelokwentni, którzy nie należą do żadnej wspólnoty modlitewnej. To zaproszenie dla wielu z nas. Jeżeli odnajdujesz w sobie coś z Bartymeusza, to najpierw krzyknij jak on: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. A potem zostaw płaszcz, zostaw lęk o bezpieczną przestrzeń, którą on gwarantuje, i stań pewnie na środku drogi. Jezus właśnie przechodzi. Bądź dobrej myśli. Wstań, woła cię i rusz wreszcie za Jezusem.